Cześć, z tej strony Karolina Bukowska i witajcie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was do zabawy związanej oczywiście z naszym wirusem. Wspieramy, pomagamy i tworzymy. To są główne idee tego właśnie wyzwania. Zapraszam serdecznie. Wszystko znajdziecie w opisie pod filmem. Pracę rozpoczynam od nałożenia akurat dzisiaj kleju do dekupażu. Klej ten zabezpieczy mi przestrzeń i pozwoli nanieść farbę, mgiełkę lub też inne medium, z którym chcę pracować. Wybrałam ten klej, ponieważ naprawdę rewelacyjnie zabezpiecza przestrzeń. Jedynie na co muszę zwrócić uwagę, to oczywiście czysty pędzelek. Nie muszą smarować jakoś mega, widzicie, właśnie czysty pędzelek, włosek jest dusi. Nie muszę jakoś mega mocno gruntować mojej przestrzeni, ponieważ tak naprawdę dzisiaj będę robiła tylko jedną czy dwie plamy mediowe. Staram się, żeby pędzel był czysty. Jak widzicie, u mnie już nie jest czysty, ponieważ gwiazdusi włosy są w kleju. Ale tym się nie przejmuję, bo akurat tam mogę ułożyć moją kompozycję. Mój klej do dekupażu, oprócz tego, że będzie pełnił się funkcję gesta przezroczystego, to jeszcze musicie wiedzieć, że pozwoli mi przykleić moje ozdobne elementy. Elementy, z którymi chcę dzisiaj pracować. I zaczynam oczywiście od mniej więcej ułożenia zdjęcia, gdzie ono ma być. I oczywiście dystansu, czyli potrzebuję kawałek tektury. Patrzę sobie. Gdzieś tu. Jeszcze troszeczkę zagruntuję tej przestrzeni. Chcę, żeby moje zdjęcie było wyżej, dlatego, że będą dystansować moje literki. Dzisiaj będę tworzyła projekt bardzo minimalistyczny. Chłodne kolory będą tutaj dominowały. I naprawdę niewiele będzie się tutaj działo. Ale to, że będzie działo się niewiele, nie znaczy, że będzie nudno. Absolutnie nie. W minimalizmie lubię spokój. Ja raczej nie słynę z takich prac. Ale tym razem, słuchajcie, postanowiłam zrobić wyjątek i naprawdę próbować minimalistycznie podejść do tematu pracy. Dziś nawet tekturka będzie miała krawędzie proste. A gdzieś tutaj będę umieszczać moje tekturki. Trudno mi się pracuje z prostokątami, kwadratami, ale będę się tutaj bardzo, bardzo starać. Delikatnie będę podkładać moje tekturki, tak żeby stanowiła pewnego rodzaju całość, nie chaos. Mamy literki. Mam 3 literki. Stwierdziłam, że to jest taki wiek, gdzie Amelka uczy się literek i te literki na pewno będą pasowały. I oczywiście muszę również umieścić na dystans. Cały czas pracuję z tą samą tekturką, więc tą tekturkę liczę jako jeden element. Mam nadzieję, że dobrze wyliczyłam moje elementy i że nie zrobię jakiegoś błędu i nie użyję więcej. Zobaczymy. Że bardzo się starałam, liczyłam 2 razy. No i teraz literka A. Klej. Jedna literka. Literkę B dołożę. Chcę skończyć w 20 minut ten projekt. Nie wiem, czy jest to możliwe, szczerze mówiąc. Aczkolwiek będę się bardzo starać. B. No, widzicie, ta literka B będzie tu chyba wyżej nawet. Fajnie mi się nawet ułożyły, ponieważ A jak Amelka, B jak Bartosz.
No to całkiem dobrze, tematycznie. I jeszcze jeden dystans wyżej. Najbardziej się staram teraz, żeby ten dystans nie wychodził pod mojej literki. To jest taki teraz mój główny problem, żeby tu nic nie wychodziło. B. I jeszcze mamy literkę C. Tą literkę C możemy gdzieś tutaj ładnie skomponować. Tutaj bym chciała ją usadzić, jak będzie za dużo się na tej stronie działo. No zaraz zobaczymy, jakbyśmy tą literkę przenieśli, a tutaj... No, przeniesiemy literkę A. No dobrze, to przenosimy literkę A. Literka C. Z racji tego, że B jest wyżej, więc C mogę podłożyć albo pod, albo jeszcze nad. Więc jeżeli nad podkładam, to muszę oczywiście zrobić większy dystans, żeby ona mi się ładnie opierała na literce B, więc muszę znów dołożyć. Pamiętam, że moja literka B była na dwóch dystansach, więc muszę tu dołożyć trzy dystanse tak naprawdę. Taką piramidkę robię. Dobra, i teraz mogę literkę C dodatkowo tutaj gdzieś ładnie, zobaczcie, osadzić. Ok, mamy A. Mamy B. I mamy C. Fajnie nam się ułożyło. Jest trochę ciemno tutaj, dlatego też po pierwsze mamy nitusie. Nitusie są super w takich projektach. Pamiętajcie o tym, mamy mokre tło, więc ta nitusia nasza powinna nam się tutaj wszędzie przykleić, gdzie chcemy. Ale gdyby stawiała opór, to oczywiście możemy dołożyć kleju. Ja teraz szukam czegoś chudego, żeby tutaj podłożyć tą moją niteczkę. Pod tą stronę podłożymy niteczkę. Hop. Trochę rozciągamy naszą kompozycję, dajemy troszeczkę, żeby coś tam się zadziało. Dla równowagi troszeczkę również tutaj maskująco, bo tutaj troszeczkę widzicie, ałka powstało na papierze, ale tym się absolutnie nie przejmujemy. A wszystko się da zatuszować. Ok. Dobra. No i teraz popatrzymy. Mamy fajnie rozłożone wszystko. Możemy dołożyć troszeczkę tekturki. Jak sobie popatrzmy, tutaj czegoś nam może brakować, więc dołożymy odrobinę tekturki gdzieś tutaj. To taki mały, fajny kawałeczek. Zatem tutaj. Jak wiecie, ja nie przepadam za liniami prostymi, więc dla mnie to trochę jest wyzwanie. Ale jeżeli nie mam zbytnio czasu lub też w moim życiu za dużo się dzieje, bardzo często sięgam po takie właśnie proste kompozycje. Wtedy łatwiej układam sobie w głowie wszystko. Myślę, przemyślam, tak więc myślę, że czasem warto sobie taką pracę też zrobić. Rzadko, bo rzadko, ale czasem się zdarza. Jeszcze jedna tekturka. Tu mi czegoś brakuje, więc coś tutaj dołożymy. Po pierwsze papier nam się nie będzie zaginał, bo mamy już dodatkowy element. Po drugie musimy wyrównać wzór. Super, zobaczcie, pięknie to wygląda już. Pora na naklejki. Ja wybrałam takie naklejki bardzo tanie. Kupiłam je w Aksionie. Lubię takie naklejki. Bardzo nawet. I pomyślałam, że one tutaj w końcu spełnią swoje zadanie, ponieważ po pierwsze kocham moją rodzinę, więc hello, I love you może być jak najbardziej. Po drugie pozwolą mi też ubrać troszeczkę ten projekt. Niezwykle, no zobaczcie, że smutny tak naprawdę jeszcze. Więc tutaj mogę sobie spróbować coś fajnego ułożyć. Ale nie wiem, ten za duży dla mnie akurat jest element.
Więc wybiorę jakieś takie mniejsze elementy. Po pierwsze mogę wybrać serduszko. Co my tu mamy? Takiego małego. Po drugie taki napis. Gdzieś tu mogę. Zobaczcie, też na dystans. Ok, zobaczcie, fajnie rozbieliło. Widać, że jest. HPC, I love you. Fajnie. Wydaje mi się, że fajnie. Mamy takie małe, fajne elementy, które też możemy wykorzystać. Mamy ile tych gwiazdek? Jedna gwiazdka, druga gwiazdka. O, mamy takie gwiazdki. No, zobaczcie. Możemy sobie pogwiazdkować troszeczkę. Jedna gwiazdka tu, druga na niej. No i jeszcze... No nie wiem, czy to gdzieś bym dodała. Dodałabym, ale trochę mi uwagę kradnie. Ale fajna jest różowa. Czekajcie, może dla równowagi dodamy tu serduszko. Dobra, niech tak będzie. I te serduszko zaraz przykleję. Nie zapomniała o nim. Suszę wszystko. Teraz nie oprawiamy. Mamy tusz, mamy stempel. Mogą oczywiście odbić całe wyraźne, ale nie o to mi chodzi. Dzisiaj pracuję ze stemplem akurat od Agaterii. Ma fajny tekst. Zobaczcie, gdzie nie gdzie dodaję, żeby coś się tutaj zadziało. I z drugiej strony jeszcze troszeczkę. Zobaczcie, tak to mniej więcej wygląda. Fajnie nam tutaj wszystko zapełnia. Dodatkowo jeszcze możemy dodać napis. Akurat są napisy od Craft O'Clock. I mogę wybrać, już mam I love you, więc może coś innego. Mam tu I love you, ABC. Raz, dwa, trzy, start by pasował do nich, bo oni takie łobuzy są fajne na tym zdjęciu. I tutaj gdzieś mogę dołożyć sobie taki napis, oczywiście na dystansie, żeby mi się tu wszystko ładnie trzymało. Tak więc odrobina wody kładę tutaj na moje podłoże, żeby mi się to rozlało. Widzę, gdzie źle mi chwyci kolor już tutaj na przykład, więc tam chyba nie dodam tego koloru. Dokładamy tutaj. Zobaczcie. Delikatnie. Podmalowuję. Dodaję wodę, dzięki czemu ten papier zdecydowanie łatwiej będzie mi modelować na papierze właśnie kolorem. Mogłabym oczywiście jeszcze położyć wzór maski i byłoby ciekawiej, ale nie mam tylu elementów. Więc zobaczcie, jak tylko troszeczkę podmalowuję. Trochę zimno z racji takiej kolorystyki, ale ten różowy element mi tutaj wszystko ładnie ociepla. No i tak naprawdę mogłabym na to zakończyć. Nie wiem, czy mogę to serduszko przykleić, bo to nie wiem, czy to jest... Tak, to
to serduszko musi być. Ładnie ubiera projekt, więc... I teraz dodam troszeczkę białego tuszu. Mam nadzieję, że mi się ładnie odbija. Dawno go nie używałam, więc mam nadzieję, że jest w dobrym stanie. Troszeczkę porobię gwiazdeczek na moich czarnych literkach. A zobaczcie, fajnie to wygląda. Coś ciekawego zostanie wprowadzone. Jest to stempel akurat od Agaterii. Mam różne stemple gwiazdkowe od Agaterii. Ten jest akurat taki fajny, świąteczny, do rożków. Ale jak widzicie, można nim wiele ciekawych rzeczy zrobić. Zobaczcie, jeszcze mogę gdzieś tutaj odbić i tym samym stemplem mogą dorobić troszeczkę czarnych, ale tak naprawdę tylko troszeczkę. Zobaczcie, troszeczkę. Pięknie to wygląda, muszę wam powiedzieć, bardzo mi się podoba. Piękna praca wyszła, taka minimalistyczna, ale oczywiście pełna. Takie, jak lubię pracę. Troszeczkę możemy te mniejsze gwiazdeczki również wyeksponować. Gdzieś tutaj. Hop. Hop. Dobra, myślę, że już powoli kończymy z tym szaleństwem gwiazdkowym. Moja praca jest już skończona. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj i zapraszam do przeczytania opisu pod filmem. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Cześć!